Witajcie! Dziś zapraszam Was na film, w którym to zdradzę całą prawdę na temat toników. Wydawało mi się kiedyś, że skoro w internecie mamy tak ogromną ilość informacji, to też wszystkie kobiety doskonale wiedzą o tym, że oprócz kremu pod oczy, czy kremu na dzień, czy serum, ważne miejsce w pielęgnacji zajmują również toniki. Jednak okazuje się, że wcale nie jest to takie oczywiste. Tak naprawdę codziennie, kiedy dostaję od Was prośby o polecenie jakiegoś kosmetyku, czy na przykład pomoc w ułożeniu pielęgnacji, czy sprawdzenie, dlaczego dany preparat taką reakcję wywołuje na skórze. Kiedy proszę Was o to, byście podały mi kroki w pielęgnacji, dokładnie opisane, co po kolei stosujecie, okazuje się, że albo tonik jest przez Was bardzo często pomijany, albo też źle go stosujecie. I nie ukrywam, że słyszałam takie stwierdzenia, że tonik to jest w ogóle zbędny kosmetyk, po co go stosować, skoro jego działania i tak nie widać, albo właśnie na przykład zmywacie makijaż tonikiem, lub też kupujecie produkty typu 2 w jednym, 3 w jednym, płyn micelarny, tonik, mleczko, nie wiadomo co tam jeszcze razem i wydaje Wam się, że to wystarczy, lub też zmywacie płyn micelarny tonikiem i wszystko powinno być ok. Mogłabym, słuchajcie, wymieniać tutaj i wymieniać. A tak naprawdę okazuje się, że jednak tonik to jest podstawowy, tonizacja to jest podstawowy krok w osiągnięciu bardzo dobrej pielęgnacji, ale też stanu skóry. No i właśnie, dzisiaj pomyślałam, że zrobię dla Was taki film. Opowiem Wam o tym, dlaczego te toniki jednak są tak ważne, jak je dobierać, na co zwracać uwagę i przede wszystkim też jak je prawidłowo stosować. No dobrze, zacznijmy od pierwszej kwestii. Co to w ogóle jest tonik? Tonik jest to preparat na bazie wody, który dodatkowo uzupełniony jest w substancje wyrównujące pH naszej skóry, jak również substancje aktywne odpowiednio dobrane do danego typu skóry. I jak sama nazwa wskazuje, tonik jest to preparat, który właśnie ma wyrównywać pH naszej skóry, zaburzone pH. I kiedy to pH zostaje zaburzone? W momencie, kiedy działają na naszą skórę różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, ale również, a nawet powiedziałabym przede wszystkim, kroki pielęgnacyjne, które codziennie podejmujemy. I tutaj mam na myśli preparaty myjące, preparaty oczyszczające, jak również wodę. I to, co jest dla nas najbardziej charakterystyczne, to, żeby właśnie tonik po użyciu tych wszystkich preparatów, po działaniu tych czynników zewnętrznych, przywrócił pH naszej skóry. Dzięki temu będzie ona prawidłowo działać, wchłaniać substancje aktywne, płaszcz hydrolipidowy nie będzie naruszony. No właśnie, odwróćmy sytuację. Kiedy działamy wodą lub też preparatami myjącymi, to wyobraźcie sobie, że zmienia się to pH naszej skóry i wtedy zaczyna ona być bardziej podatna na różnego rodzaju alergeny, bardziej podatna na wolne rodniki, zaburza się ten płaszcz hydrolipidowy, płaszcz ochronny naszej skóry i teraz, co się z nią dzieje? Zaczyna ona reagować ściągnięciem, wysuszeniem, podrażnieniem, zaczerwienieniem. Może być też tak, że po umyciu skóry od razu nakładacie jakiś preparat pielęgnacyjny i czujecie, że coś Was piecze, coś Was swędzi, skóra robi się czerwona. Lub też odwrotnie, nakładacie po umyciu jakiś preparat i przez dłuższy czas absolutnie nie widzicie jego działania. I twierdzicie, no dobra, wyrzuciłam pieniądze w błoto, wydałam kupę kasy na dany preparat, a on wcale nie działa tak jak powinien. No słuchajcie, nie ma się co dziwić. Żeby preparat pielęgnacyjny dobrze działał, żeby skóra była w dobrym stanie, dobrze reagowała na substancje aktywne, musi mieć odpowiednie pH. pH wyrównane, płaszcz hydrolipidowy zachowany, uzupełniony, skóra nie może być podrażniona, ściągnięta, przesuszona, nadreaktywna. No i tutaj tonik. Wprowadzamy tonik na stałe do pielęgnacji. Obowiązkowo w pielęgnacji porannej i pielęgnacji wieczornej. Jak dobieramy tonik? Tonik dobieramy pod względem typu naszej skóry. Jeśli posiadacie skórę suchą, to musicie zwracać uwagę na to, żeby tonik zawierał w sobie substancje aktywne, które będą skórę nawilżały, regenerowały, odbudowywały.
Jeśli posiadacie skórę mieszaną lub też tłustą, to szukajcie takich toników, które będą miały substancje aktywne, niwelujące nadprodukcję sebum, zmniejszające pory, zmniejszające reaktywność skóry. Bardzo ważne jest też to, że kupując tonik, zwracajcie uwagę na skład i najlepiej, jeśli w składzie nie będzie alkoholu. Alkohol niestety ma działanie drażniące na naszą skórę, może ją przesuszać i w przypadku skóry suchej ona będzie jeszcze bardziej ściągnięta, będzie bardziej sucha. W przypadku skóry tłustej zacznie się ten odwrotny proces, reakcja skóry, produkcja, nadprodukcja sebum. Więc starajcie się, żeby w tym składzie toniku była na pierwszym miejscu woda, a następnie substancje aktywne, żeby jednak tego alkoholu nie było. Jeśli posiadacie skórę wrażliwą, to zwracajcie również uwagę na to, żeby tonik był bezzapachowy, bo substancje zapachowe, duża ilość konserwantów mogą tę skórę jeszcze dodatkowo podrażniać. Bardzo często w produktach pielęgnacyjnych dla nastolatków, ludzi młodych, dla osób z cerą trądzikową jednak pojawia się w składzie toniku alkohol i to jest błąd. Unikajcie tego typu preparatów, bo tak jak wspomniałam wcześniej, zastosowanie alkoholu w toniku niestety daje odwrotny efekt. Preparaty 2 w 1, 3 w 1. To jest chwyt marketingowy. Nie ma czegoś takiego, żeby było na przykład mleczko z tonikiem w jednym albo płyn micelarny z tonikiem w jednym. Nie. Słuchajcie, wystrzegajcie się tego typu produktów. To jest ściema. Kolejna ważna kwestia. Jak używamy tonik i kiedy po niego sięgamy? Tonik to nie jest preparat czyszczący, to nie jest preparat myjący. Tak jak wspomniałam, jest to preparat tonizujący i przywracający odpowiednie pH skórze oraz jej równowagę. Dlatego też najpierw wykonujemy pierwszy krok czyszczący naszą skórę. W tym celu używamy preparat odpowiednio dostosowany do danego typu skóry. Jeśli jest ona mieszana lub tłusta, tutaj stosujemy płyn micelarny, żel micelarny. Jeśli jest to skóra sucha, mleczko lub śmietankę. Kolejny krok. Myjemy naszą skórę z wodą. Doczyszczamy przy użyciu odpowiedniego preparatu myjącego. Pianki, żelu, balsamu, mleczka, kremu itd., itd. I dopiero kiedy nasza skóra jest już dobrze oczyszczona, wprowadzamy tonik. Tonik możecie stosować na różne sposoby. Takim podstawowym sposobem jest aplikacja toniku na wacik kosmetyczny, a następnie przetarcie skóry twarzy, szyi czy dekoltu właśnie takim nasączonym wacikiem. Czekamy chwilę, aż preparat nam się wchłonie i następnie nakładamy produkty pielęgnacyjne. Możecie również spryskiwać skórę tonikiem. Są na rynku dostępne takie preparaty, które posiadają atomizer. To jest bardzo dobre rozwiązanie, więc wystarczy tym atomizerem, tym tonikiem spryskać naszą skórę, poczekać aż on wchłonie, ewentualnie nadmiar ściągnąć przy pomocy papierowego ręcznika lub papierowej chusteczki, a następnie nakładamy preparaty pielęgnacyjne. Jest też taka metoda, która gdzieś tam się przewija w mediach, w internecie. Aplikowanie toniku na dłoń, a następnie wklepywanie go w skórę. To jest dobre i niekoniecznie dobre. Po pierwsze zużywacie większą ilość produktu, po drugie nie zawsze dokładnie wklepiecie w całą skórę tonik, czyli możecie na przykład dobrze wklepać tutaj w policzki, ale już w czoło nie do końca. Dlatego jednak tym takim najbardziej sprawdzoną metodą i najkorzystniejszą dla skóry jest stosowanie toniku na wacik kosmetyczny. Tonik stosujemy zarówno w porannej pielęgnacji, jak i w wieczornej pielęgnacji, czyli tak jak już wspomniałam i przypominam, po każdym użyciu preparatów myjących oraz wody. Ale tonik możecie również stosować w ciągu dnia w celu odświeżenia skóry. I tutaj bardzo dobrym sposobem zamiast toniku będą hydrolaty. Bardzo często też pytacie mnie, czy można tonik zastąpić hydrolatem. Owszem, można. Hydrolat jest to preparat na bazie wody kwiatowej, inaczej też zwany właśnie wodą kwiatową. I tutaj mamy bardzo ograniczony skład, a mianowicie wodę z danej rośliny, z danego zioła oraz konserwant, który musi jednak tą wodę jakoś zabezpieczyć. I te
wody kwiatowe, czyli te hydrolaty, posiadają takie same właściwości jak toniki, odrobinę delikatniejsze. One przywracają pH naszej skóry i działają konkretnie na dany problem, w zależności od tego, po jaką wodę, po jaki hydrolat sięgacie. Ale oczywiście są one bardzo fajnym rozwiązaniem, jeżeli stosujecie pielęgnację naturalną, wolicie sięgać po kosmetyki naturalne. I wtedy warto dobierać hydrolat również pod kątem swojej skóry. Czyli jeżeli macie na przykład cerę trądzikową, cerę mieszaną, to wybierajcie hydrolat na przykład z czystka, który bardzo fajnie będzie regulował nadprodukcję sebum, łagodził jakieś zmiany zapalne. Hydrolaty ziołowe to jest świetne rozwiązanie, jak również wody, na przykład woda różana. Często też pytacie mnie, czy woda termalna może zastąpić tonik. Otóż nie. Woda termalna to jest woda termalna. To jest woda bogata w minerały, w makroelementy, mikroelementy. Ona już nie posiada takiego działania jak tonik. I wodę termalną warto stosować w przypadku na przykład skóry suchej, kiedy czujecie, że ona jest jakoś tam ściągnięta, podrażniona. Warto sobie wtedy spryskiwać taką wodą skórę. Ona będzie działała bardziej kojąco, łagodząco, też będzie dostarczać odpowiednich substancji aktywnych, ale tu nie będzie już takiego działania tonizującego jak w przypadku standardowego toniku czy też przy użyciu hydrolatu. I teraz wyobraźcie sobie, że nie stosujecie właśnie toniku waszej pielęgnacji. Co zazwyczaj się dzieje ze skórą? Kiedy używacie takiego jakiegoś preparatu myjącego, nakładacie później serum albo krem i po pewnym czasie, przez jakiś czas nic się nie dzieje, a po pewnym czasie zaczynają się w waszej głowie rodzić jakieś wątpliwości, że dany krem nie działa, albo pojawia się jakieś podrażnienie, albo coś z tą skórą dzieje się nie tak, lub też stwierdzenie, którego ja po prostu nie znoszę, ale ono non-stop gdzieś tam się przewija, czyli dany kosmetyk zapchał mi porę. No słuchajcie, problem jest tego typu, że to niekoniecznie kosmetyk źle działa, albo też nie działa w ogóle, tylko to wy podejmujecie kroki w pielęgnacji, które są niewłaściwe. Jeżeli zapominacie o tonizowaniu waszej skóry, lub też skóra jest niedokładnie doczyszczona, nie ma przywróconego pH, albo zaburzony jest ten płaszcz hydrolipidowy, to nie ma się co dziwić, że pielęgnacja, którą będziecie później stosować, nie daje takich efektów, na których wam zależy, lub też daje efekty odwrotne. Ja bardzo często wspominam wam o tym, że jednak najważniejszą, taką podstawą w pielęgnacji każdej skóry jest dobre oczyszczenie, jak również tonizacja. To jest podstawa. Dziś w powietrzu mamy praktycznie wszystko, mamy smog, mamy zanieczyszczenia, działa na nas promieniowanie, wytwarzają się te wolne rodniki, tych alergenów jest cała masa i przez cały dzień zbieracie to na swojej skórze. Dołóżcie jeszcze do tego makijaż, jakieś pozostałości preparatów pielęgnacyjnych i wiem, że to będzie niesmaczne, ale zmywamy teraz ten makijaż. Nie doczyszczamy tej naszej skóry. Aplikujemy na nią jeszcze coś. Nakładamy jeszcze jakieś preparaty pielęgnacyjne. Idziemy spać. Rano zapominamy o dokładnym oczyszczeniu skóry, skórzu, z roztoczy, z pozostałości tych preparatów. Nie tonizujemy jej. Znowu nakładamy jakieś preparaty pielęgnacyjne i robi się takie błędne koło. Teraz widzicie, że jednak trzeba zwracać ogromną uwagę na to, jak wykonujemy po kolei naszą pielęgnację, przykładać się do wykonywania tych kroków. I nawet to nie jest istotne, byście korzystały z preparatów pielęgnacyjnych, które są wysokopółkowe lub też nie wiadomo jakie substancje aktywne posiadają w składach, kosztują ogromne pieniądze, ale jeśli będziecie wykonywać kroki tak jak należy w pielęgnacji, dobrze oczyszczać skórę, przykładać się do tego oczyszczania, tonizować ją, to zobaczycie ogromną poprawę w jakości stanu waszej skóry i też zobaczycie, jak fajnie potrafią działać nawet te tanie kosmetyki. I ostatnia kwestia, którą muszę poruszyć. Jeśli zauważycie i stosujecie już tonik i widzicie, że po umyciu skóry przecieracie wacikiem skórę i na tym waciku jeszcze coś zostało, jakieś pozostałości makijażu, jakieś zabrudzenia, to znaczy, że macie niedokładnie doczyszczoną skórę i trzeba się tutaj zastanowić, co powoduje, że ta skóra nie jest doczyszczona, jaki preparat jest
źle użyty, niewłaściwie użyty albo nie działa tak jak powinien. Bo tak naprawdę tonik po przetarciu, ten wacik po przetarciu waszej skóry nasączony tonikiem powinien być czysty. I jeśli tak będzie wyglądał, to znaczy, że macie doczyszczoną skórę i jest ona gotowa na to, żeby przyjąć pielęgnację. Jeśli zauważycie, że tak nie jest, pomyślcie nad tym, co jest nie tak. Teraz już wiecie, jak dobierać odpowiedni tonik. Zwracamy uwagę na skład, na substancje aktywne i dobieramy go pod względem typu naszej skóry. Nieważne, czy będzie on kosztował 100 zł czy 1000 zł, ważne, żeby skupić się na tym, co Wam dzisiaj powiedziałam. Substancje aktywne, skład i dobór toniku do typu naszej skóry. Stosowanie go po każdym myciu, po każdym zastosowaniu preparatów myjących, czyszczących naszą skórę. W zastosowaniu wacika lub też spryskiwaniu tonikiem twarzy, w preparatach, w pielęgnacji naturalnej, hydrolaty, zwróćcie na to uwagę. I na zakończenie dodam jeszcze jedną ważną sprawę. Otóż Wy wcale nie musicie widzieć działania toniku, bo tonizacji tak naprawdę nie widać. Ale jeśli będziecie stosować regularnie tonik w Waszej pielęgnacji i nie będziecie pomijać tego kroku, to dopiero zauważycie, jak fajnie działa pielęgnacja, którą zastosujecie później, czyli wszystkie kremy, serum, olejki i cała reszta. Mam nadzieję, że te moje dzisiejsze wskazówki pomogą Wam w tym, żeby jednak Wasza pielęgnacja była dobrze ukierunkowana i żeby te kroki Waszej pielęgnacji były odpowiednie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się cieplutko. Pa!